Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem będzie to trygonometria, część druga. Z ostatniego odcinka już ze mną na pewno wiesz, że na maturze rozszerzonej najczęściej pojawia się zadanie z trygonometrii dotyczące rozwiązywania równania trygonometrycznego. Na tym spotkaniu przygotowałam również zadania związane z rozwiązywaniem nierówności trygonometrycznych, więc zapraszam serdecznie do analizy tych zadań maturalnych, które wybrałam na tą lekcję. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego, czerwiec 2018. Zadanie 7 za 3 punkty. Udowodnij, że dla dowolnego kąta alfa należącego do przedziału od 0 do pi drugich prawdziwa jest nierówność sinus kąta pi 12 minus alfa razy kosinus kąta pi 12 plus alfa i ten iloczyn jest mniejszy od 1 czwartej. To jest oczywiście zadanie z trygonometrii, ale zadanie dowodowe z kolei. A więc skoro tak, to pasowałoby tutaj klasycznie zapisać. Co jest dane w zadaniu? W zadaniu jest dane to, że kąt alfa należy do przedziału od 0 do pi drugich. Czyli co to znaczy? To znaczy, że kąt alfa jest ostrym kątem. Pewnie będzie nam to po prostu w którymś momencie potrzebne. Dalej, co mamy wykazać? Mamy wykazać, że taka nierówność po prostu jest prawdziwa dla takiego kąta ostrego alfa. No to teraz będziemy robić dowód oczywiście, czyli będziemy dowodzić, prawda, że to jest prawda. I teraz, ze względu na to, że tutaj jest nierówność, to ja uwielbiam dowody nie wprost. Dowód nie wprost polega na tym, że zaprzeczę tezę i dojdę do sprzeczności. No więc zaprzeczam tą tezę w moim dowodzie nie wprost. To trzeba zapisać na maturze, że jest dowód nie wprost. Wtedy nie będzie już tutaj żadnych problemów, kłopotów. Egzaminator będzie wiedział, że właśnie wybrałeś tą metodę dowodzenia nie wprost. I teraz przepiszemy sobie naszą lewą stronę tezy, tak jak ona wygląda. Dokładnie tak, bez zmiany. Natomiast teraz musimy zaprzeczyć. Skoro tu jest mniejsze, to jak zaprzeczę, to będzie większe lub równe 1 czwarta. I moim zadaniem teraz będzie rozwiązać taką nierówność i dojść do sprzeczności. No skoro tak, no to musimy tutaj przemyśleć sprawę. Oczywiście są w tablicach maturalnych różne wzory. Często są wzory, które młodzież niespecjalnie często wykorzystuje. I właśnie taki wzór pozwoliłam sobie tutaj przypomnieć. Otóż sinus alfa razy kosinus jakiegoś tam beta, tak, to się równa 1 druga i w nawiasie mamy sinus alfa plus beta, dodać sinus alfa minus beta. Tu idealnie nam się kłania zastosowanie tego naszego wzoru, bo tutaj mamy ten pierwszy kąt, czyli mamy sinus tego pierwszego kąta razy kosinus tego drugiego kąta. No to spróbujmy zastosować ten wzór, prawda? Czyli pod spodem piszemy 1 druga, otwieramy sobie taki duży nawias i będziemy mieć sinus. I jak widzimy, tutaj mamy alfa plus beta. Czyli jednym słowem ten kąt dodać z tym kątem. No to tak zrobimy. Pi 12 minus alfa dodać, pi 12 dodać alfa. Dalej mamy dodać sinus, otwieramy nawias i w nawiasie mamy alfa minus beta. Tylko oczywiście, żeby się pilnować. To jest nasz pierwszy kąt, to jest drugi kąt. Czyli od tego pierwszego kąta, czyli pi 12 minus alfa, odejmujemy ten drugi kąt. Ja może od razu zmieniam znaki, czyli odejmujemy pi 12 i odejmujemy alfa. Dobra, zamykamy wielki tutaj nasz nawias, większe lub równe 1 czwarta. Ja może od razu bym tutaj pomnożyła razy 2, żeby pozbyć się tego ułamka z przodu, żeby nam nie przeszkadzał. I wtedy będę miała tak sinus i popatrzmy, co się stanie w tym nawiasie. Minus alfa plus alfa, no nam się skasowało. I pi 12 dodać pi 12, to jest oczywiście 2 pi 12, czyli jak się skróci, to będzie pi 6, no to napiszemy sinus pi 6. Dodać sinus i teraz tutaj znowu patrzymy, co nam się skasuje. Pi 12 minus pi 12, super. I mamy minus alfa, czyli będziemy mieć minus 2 alfa. Ok, większe lub równe. No i tu skoro pomnożyłam razy 2, no to 1 czwarta razy 2, no to będzie 1 druga.
Dalej. Sinus pi szóstych, to my wszyscy doskonale wiemy, że to jest po prostu sinus 30 stopni, który wynosi 1/2. Czyli ja w zasadzie mogłabym tu napisać 1/2. I teraz uwaga, mam sinus minus 2 alfa. No wolałabym mieć sinus 2 alfa, no nie? Więc skorzystam teraz z tego, że funkcja sinus jest funkcją nieparzystą. A skoro jest nieparzystą, to ten minus mogę napisać z przodu przed sinusem. Czyli będę miała minus sinus 2 alfa, no i to jest większe lub równe od 1/2. Oczywiście jak tą 1/2 przerzucę na drugą stronę, to będę miała, że minus sinus 2 alfa jest większe lub równe od 0, no bo będę miała 1/2 minus 1/2, no to jest oczywiście 0. Pomnożę razy minus 1, bo mi nie pasuje ten minusik tu z przodu, prawda? I zapiszemy sobie, tu pamiętamy, że się zwrot nierówności zmienia, czyli sinus 2 alfa jest mniejszy lub równy od 0. Wszystko pięknie, ładnie. Pasowałoby teraz zastosować wzór na sinus podwojonego kąta. Oczywiście ten wzór jest dosyć popularny, jeżeli chodzi o trygonometrię, dlatego ja tutaj nie przygotowywałam tego wzoru, tylko od razu będziemy go stosować. Myślę, że większość z Was po prostu ten wzór pamięta. Jest to 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa i to ma być mniejsze lub równe od 0. No to co zrobimy? No podzielimy przez 2, żeby już tak ta dwójka nam nie przeszkadzała, czyli mamy sinus alfa razy cosinus alfa jest mniejsze lub równe od 0 i teraz uwaga. Skoro kąt alfa jest kątem ostrym, ponieważ należy do pierwszej ćwiartki, to wiemy o tym doskonale, że zgodnie z wierszykiem, w pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, w czwartej kosinus, to zgodnie z tym wierszykiem możemy wywnioskować, że w pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie. Czyli sinus jest dodatni, kosinus jest dodatni, a więc iloczyn, prawda, jest dodatni. A tu nam wyszło mniejsza lub równa od 0. No to jak liczba dodatnia może być mniejsza lub równa od 0? Oczywiście, że nie może. Czyli tutaj jest sprzeczność. I to trzeba oczywiście zapisać, że mamy do czynienia ze sprzecznością w tym przykładzie, co kończy nasz dowód. I jeżeli robisz zadanie dowodem nie wprost, zaprzeczasz tezę, dochodzisz do sprzeczności i wówczas zadanie jest prawidłowo udowodnione, bo to znaczy, że skoro ta zaprzeczona teza, prawda, jest niepoprawna, to znaczy, że ta wyjściowa teza jak najbardziej jest poprawna i można powiedzieć, że taka nierówność zachodzi zawsze, kiedy alfa jest kątem po prostu ostrym. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2017. Zadanie 10 za 4 punkty. Rozwiąż równanie. Kosinus 2x dodać 3 kosinus x równa się minus 2 w przedziale od 0 do 2pi. Jest to przedział obustronnie domknięty. Mamy rozwiązać takie równanie. Przy rozwiązywaniu równań bardzo ważną rzeczą jest to, żeby był taki sam argument. Nie zawsze się tak da. No ale spróbujmy, prawda, żeby był taki sam argument. Tu widzimy, że mamy kosinus x, a tu mamy kosinus z 2x, czyli musimy zamienić wszystko na ten sam argument, czyli na x po prostu. A więc zastosujemy wzór, też ten wzór jest dosyć popularny, kosinus 2x. On ma co prawda 3 wersje, ale większość z nas powinna pamiętać tą pierwszą wersję, kosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x, to jest ten wzór, no resztę przepisujemy. I to się równa minus 2. No, no to teraz następna rzecz, która się przydaje w równaniach trygonometrycznych, zamienić wszystko na jedną funkcję trygonometryczną. Więc zdecydowanie ten sinus kwadrat x nam nie pasuje, czyli zastosuję jedynkę trygonometryczną. Kosinus kwadrat x odjąć w nawiasie. Sinus kwadrat x to jest 1 minus kosinus kwadrat x, dodać 3 kosinus x równa się minus 2. No to teraz pasuje opuścić nawias, no nie? Czyli kosinus kwadrat x minus 1 dodać kosinus kwadrat x dodać 3 kosinus x równa się minus 2. No więc segregujemy, przenosimy wszystko na jedną stronę, żeby było pięknie. Kosinus kwadrat x dodać kosinus kwadrat x to są 2 kosinusy kwadraty x. Dalej plus 3 kosinus x. Tu mamy minus 1 i tu przerzucę, to będę miała plus 2, czyli minus 1 plus 2 to jest plus 1.
równa się 0. Wyszło nam piękne równanie, oczywiście jest to dalej trygonometryczne, ale ja szybciuteńko będę chciała je zamienić na równanie kwadratowe poprzez zastosowanie metody podstawienia. Metoda podstawienia: za cosinus x podstawiam zmienną pomocniczą literkę t. Oczywiście tutaj mogę dopisać założenie, chociaż i tak bym to uwzględniła później, jakby mi wyszło rozwiązanie, ale zapiszmy, że nasze t, ze względu na to, że to jest funkcja cosinus x, ja tu przygotowałam taki kawałeczek wykresu tej funkcji, prawda? To widzimy, że nasza funkcja cosinus x, ona się mieści w przedziale od minus 1 do 1 co do wartości. Dlatego tu mamy właśnie taką informację, że nasze t należy do przedziału od minus 1 do 1 obustronnie domknięte. No dobra, no to teraz jak będzie wyglądało to równanko po podstawieniu? No będzie tak 2 i tu będzie t kwadrat, dlatego że jest kosinus x podniesiony do kwadratu. No nie, no to jest t kwadrat. Dodać 3t, dodać 1 równa się 0. To już jest standardowe równanie kwadratowe. Pomagamy sobie poprzez deltę. B kwadrat, czyli 9, minus 4 razy 2 razy 1 to jest oczywiście 8. Mamy 1, czyli pierwiastek z delty to jest 1, a więc liczymy t1, to się równa. Minus b, czyli u mnie minus 3, minus pierwiastek z delty, czyli minus 1, podzielone przez 2 razy 2, bo jest 2a, czyli przez 4, to się równa minus 1. No jak najbardziej może taka być. I te 2 to będzie minus 3 dodać 1 podzielone przez 4, czyli mamy minus 2 przez 4, minus 2 czwarte, czyli minus 1 druga. Jak najbardziej też taka może być, prawda? Ta wartość tego naszego t. No bo mieści się w tym przedziale. Ok, no to skoro tak, to teraz wracamy do podstawienia, czyli piszemy, że nasz cosinus x to może być minus 1, albo cosinus x to może być minus 1 druga. No i teraz mamy dwa wyjścia, prawda? Dwie opcje. Albo tutaj widzimy w ogóle bezdyskusyjnie, że jest cosinus x. Czyli jak przygotujemy sobie taki wykres naszego kosinusa, to nie będziemy tego wykresu modyfikować, przekształcać, dlatego że to jest cosinus x i właśnie narysowaliśmy cosinus x. No gorzej by było, gdyby na przykład tutaj nam wyszło cosinus 5x, no nie? To wtedy, no zazwyczaj nie rysuje się wykresu funkcji cosinus 5x, tylko się rysuje cosinus x, a później się odpowiednio z tego wyciąga wnioski. W tej sytuacji mamy prostą sprawę. Na dodatek ten przedział jest bardzo typowym przedziałem, prawda? Więc ja mogłabym po prostu popatrzeć na ten mój wykres kosinusoidy, ale w przedziale od 0 do 2pi. Tylko w tym przedziale mnie interesuje, prawda? Tylko w tej rozpiętości. No to skoro tak, no to popatrzmy, czyli nie jesteśmy czasem w stanie odczytać po prostu tych rozwiązań. Otóż cosinus x równe minus 1. No w tym miejscu mamy, prawda? Czyli minus 1 jest dla x równego pi. Czyli piszemy z tego x równa się pi, ale to już piszemy z dostosowaniem do tego przedziału. Czyli dopiszmy sobie tutaj w nawiasie, że x należy do przedziału od 0 do 2pi, bo my tutaj nie wypisujemy rodziny rozwiązań. Robimy to prościej, dlatego że no nie musimy sobie tak utrudniać, bo mamy konkretnie cosinus x, no i tutaj też mamy cosinus x. Dobra, a z tego drugiego będzie gorzej równanka, bo musimy przemyśleć, kiedy to kosinus wynosi minus 1 druga. Czyli ja zaznaczę tutaj gdzie mniej więcej minus 1 druga i widzę, że tu mi ten x-ik ma taką wartość minus 1 druga i jeszcze tutaj mam takiego x-ika, który ma też wartość tą minus 1 drugą. Takie wielkie kropki robię, żeby było to po prostu czytelne. No mogłabym oczywiście sobie tutaj poprowadzić, prawda, tą linię przerywaną i widzę, że w tych dwóch punktach mi się przecina. Skoro tak, no to musimy zdecydowanie odczytać, ile to wynosi. Otóż jak to odczytać? Musimy się zastanowić, dla jakiego kąta kosinus wynosi 1 druga. No to przypominamy sobie tabelkę, dla jakiego kąta jest kosinus 1 druga. Jest to wartość po prostu ta 1 druga dla kąta 60 stopni, a więc pi trzeci. W związku z czym, gdybym ja chciała się zastanowić nad tą 1 drugą, to popatrz, to tutaj bym miała pi trzecich. Czyli ta rozpiętość, to jest ta grubość, to jest pi trzecich po prostu.
No to teraz popatrzmy, jak ja, ze względu na to, że ta funkcja cosinus, no tak samo jak i sinus zresztą, to są funkcje pięknie, symetryczne, ładne, tutaj mamy te górki, te dołki takie piękne, prawda, symetryczne, to ten kawałeczek jest taki sam jak ten. Więc żeby tą kropkę policzyć, to ja muszę od pi odjąć pi trzecich. Bo ta kawałeczek ma szerokość pi trzecich. Czyli ja od pi odejmuję pi trzecich, czyli to po prostu będę miała 2/3 pi. No ale widzę, że nie tylko, no nie? No bo jeszcze tu mam tą kropeczkę. No to popatrzmy, ta grubość, teraz ją tak zamaluję, to też jest grubość pi trzecich. Czyli żeby tą kropkę powiedzieć, gdzie ona jest, to ja muszę do pi dodać pi trzecich. Czyli wtedy będę miała 1/1/3 pi. No mogę tak napisać, a mogę napisać po prostu 4/3 pi. Okazuje się, że w tym moim zaznaczonym fragmencie od 0 do 2 pi więcej nie mamy takich punktów. W związku z tym piszemy odpowiedź, że rozwiązaniem naszego równania w tym oto przedziale są takie, a nie inne x. 2/3 pi, dalej pi i dalej 4/3 pi. Czyli jednym słowem nasze równanie ma po prostu 3 rozwiązania w tym konkretnym przedziale narzuconym nam w zadaniu. Zadanie numer 3 to zadanie z czerwca 2017 roku. Zadanie 11 za 4 punkty. Oczywiście rozwiąż równanie. 3 sinus i mamy argument x minus pi czwartych, dodać cosinus, argument x plus pi czwartych równa się 1 w przedziale od 0 do 2 pi. Jest to przedział obustronnie domknięty. Mamy rozwiązać takie równanie. Pierwsza sprawa, oczywiście patrzymy, czy mamy takie same argumenty. No nie bardzo, nie? Ponieważ tutaj mamy argument x minus pi czwartych, a tu mamy argument x plus pi czwartych, więc za pomocą odpowiednich wzorów musimy zrobić tak, żeby był wspólny argument, no najlepiej x. Ja tutaj przypomniałam wzory na sinus alfa minus beta, że to jest sinus alfa cosinus beta minus cosinus alfa sinus beta i cosinus alfa plus beta, cosinus alfa razy cosinus beta minus sinus alfa razy sinus beta. Dlatego, że tutaj właśnie widzimy, tak, trójkę przepiszemy, otworzymy sobie nawias i tu widzimy, mamy sinus alfa minus beta, tak jakby, no nie? Czyli moim alfem będzie x, a moim beta będzie pi czwartych. A więc stosuję ten wzór. Zapisałam, ponieważ no, nieraz w młodzieży się mieszają te wzory. A one są w tablicach naturalnych, więc zawsze sobie można zerknąć. Czyli stosujemy ten wzór, czyli mamy tak. Sinus x razy cosinus pi czwartych minus. I zgodnie z tym wzorem mamy teraz cosinus x razy sinus pi czwartych. Zamykamy nawias. Dodać. Tutaj już nie muszę nawiasu ze względu na to, że przed tym kosinusem nic nie mam. I teraz mamy kosinus alfa plus beta. Czyli moim alfa jest teraz x, a beta to jest pi czwartych. No i oczywiście stosuję tutaj ten wzór. Czyli będę miała tak. Kosinus x razy kosinus pi czwartych. Odjąć. Sinus x razy sinus pi czwartych. No i to się równa zdecydowanie 1. Musimy rozwiązać takie równanie, ale od razu pamiętajmy, że przecież kosinus pi czwartych znamy, sinus pi czwartych znamy. Tu mamy tą samą sytuację. Ten kąt pi czwartych 45 stopni to jest taki kąt, który ma kosinusa i sinusa takiego samego i wynosi pierwiastek z 2/2. Czyli w zasadzie mogę na razie to przepisać i napisać najpierw pierwiastek z 2/2 razy sinus x. Odjąć. Pierwiastek z 2/2 razy cosinus x. No skraca mi się zapis, prawda? Dalej mam. Dodać. Pierwiastek z 2/2 cosinus x. Odjąć. Pierwiastek z 2/2 sinus x i to się równa 1. No teraz no, będę chciała oczywiście pozbyć się nawiasu, czyli napiszemy sobie 3 pierwiastki z 2/2 sinus x minus 3 pierwiastki z 2/2 cosinus x, dodać pierwiastek z 2/2 cosinus x minus pierwiastek z 2/2 sinus x i to się równa 1. No oczywiście moglibyśmy się zająć tutaj to wyrazami podobnymi, żeby nam się lepiej to może wykonywało działania, to może pomnożymy razy 2, prawda? No będzie nam wygodniej, bo będę miała tak 3 pierwiastki z 2
sinus x minus 3 pierwiastki z 2 cosinus x, dodać pierwiastek z 2 cosinus x minus pierwiastek z 2 sinus x, to się równa 2. No dużo tak jest wygodniej, prawda? No, no to teraz tu mamy oczywiście to, z tym są wyrazy podobne, 3 pierwiastki z 2 sinus x minus pierwiastek z 2 sinus x, to są 2 pierwiastki z 2 sinus x. Dalej. Minus 3 pierwiastki z 2 cosinus x, dodać pierwiastek z 2 cosinus x, to mamy minus 2 pierwiastki z 2 cosinus x, no i to się oczywiście równa 2. No to co zrobimy? No, na pewno podzielimy przez 2, bo widzimy, że przez 2 można, ale nawet byłoby fajnie, gdybyśmy sobie podzielili to przez 4 i zaraz wytłumaczę dlaczego. Bo wtedy będę miała pierwiastek z 2 przez 2 sinus x, prawda, minus pierwiastek z 2 przez 2 cosinus x równa się 1/2. I teraz tak, to oczywiście zadanie można teraz zrobić na różne sposoby. Ja wybiorę ten najkrótszy, ale można by było na przykład z tego wyliczyć jedną funkcję trygonometryczną, na przykład z cosinus x i podstawić do jedynki trygonometrycznej. I będzie to oczywiście dłuższa praca, ale też skuteczna. Natomiast ja tutaj zrobiłam tak sprytnie, że podzieliłam przez 4 specjalnie, bo chciałam, żeby tu mi wyszło pierwiastek z 2/2 i tutaj tak samo. I otóż dlaczego? Dlatego, że ja chciałabym zastosować z powrotem jeden z tych wzorów. No i skoro tak, no to chciałabym zastosować na przykład, niech będzie ten pierwszy wzór, bo widzę, że w środku mam minus, tutaj też mam minus, tylko pasowałoby mi to zastąpić na kosinusa. Czyli mogę napisać tak, kosinus pi czwartych razy sinus x minus, i teraz tutaj napiszę sobie, będę miała sinus pi czwartych razy kosinus x i to się równa 1/2. Ja tak naprawdę rozwijałam z tych wzorów, doszłam do pewnej postaci i chcę z powrotem wejść w te wzory. No bo wtedy mi się będzie łatwiej, krócej rozwiązywało to równanie. No widzimy, że idealnie, fajnie byłby ten wzór, nie? Tylko żeby ten wzór był, to musi się zaczynać od sinus alfa, a ja mam minus, nie? Ja mam minus sinus, tak jakby alfa. Czyli ja sobie pomnożę przez minus 1, dzięki czemu już będę ewidentnie miała tak, sinus pi czwartych razy cosinus x minus i teraz będę miała cosinus pi czwartych razy sinus x i to się równa minus 1/2. Czyli skoro tak, to popatrzmy. Tu mamy tak jakby nasze alfa, ja to może zapiszę, będzie lepiej widać, to jest nasze beta. Tu mamy nasze alfa, to jest nasze beta. Czyli popatrz, ewidentnie pasuje mi ten wzór. Sinus alfa, cosinus beta minus, cosinus alfa, sinus beta. No bo skoro ja już ten wzór wykorzystywałam na tym spotkaniu, no to chciałam jeszcze raz do tego wzoru zwinąć, żeby było tak przyjemniej. Teraz popatrz, co ja napiszę. Ja napiszę teraz sinus i będę chciała napisać alfa minus beta. Czyli u mnie to będzie pi czwartych minus beta, prawda? U nas, ale oczywiście za moje beta to jest x, zaraz to podstawię, to się równa minus 1/2. No to napiszmy już sinus pi czwartych minus x, w sumie to mogłam od razu napisać, nie ma to znaczenia. Dobra, no i w zasadzie moglibyśmy tak zostawić, nie? Nie byłoby problemu, ale ze względu na to, że tu jest minus, to może zróbmy tak sprytnie, spróbujmy skorzystać z nieparzystości funkcji sinus. A wiemy, że nieparzystość działa tak, że sinus minus alfa równa się minus sinus alfa. Czyli gdybym ja zrobiła tak, wyciągła sobie tutaj minusa przed nawias, w tym w środku, w tym argumencie wyciągła minusa. Dlaczego to robię? Bo wtedy będę miała, popatrz, będę miała x, a nie minus x, nie? Czyli tak sprytnie troszeczkę do tego podchodzę. I teraz skorzystam z nieparzystości, czyli będę miała minus sinus x minus pi czwartych i to się równa minus 1/2. No to pomnożę razy minus 1, czyli będę miała, że sinus x minus pi czwartych to się równa 1/2. No i to równanko już nie mam wyjścia, muszę rozwiązywać. Nie jest to trudne równanie, bo muszę tylko przemyśleć, dla jakiego kąta mój sinus przynosi wartość 1/2. No to tutaj na moim kawałku wykresu, prawda? Ponieważ tak, ja mam podany przedział 0 do 2 pi, ale ze względu na to, że ten mój x, widzisz, jest przesunięty, bo jest x minus pi czwartych, a ja nie chcę rysować takiego wykresu, bo nie czuję takiej potrzeby, ja narysowałam ten standardowy wykres, sinus x.
I ja na tej podstawie później przejdę do tego, żeby tutaj odpowiednio w miejsce odpowiednie podstawić właśnie nie x, tylko x minus pi czwartych. A więc tak, zastanawiam się, gdzie normalny sinus, dla jakich argumentów przyjmuje wartość 1/2. No tutaj mamy 1/2, prawda? I ja sobie analizuję taki okres, wybrałam sobie taki okres. Od minus pi do pi. Jeżeli wybieram okres, to ja lubię ten od minus pi do pi, ale oczywiście można inny, prawda? Ale ja jako, ja osobiście ten najbardziej lubię. I teraz widzę, że tu mi się, prawda, jakbym narysowała sobie tą prostą y równa się 1/2, to tu mam przecięcie i tu mam przecięcie. I zauważ, że to przecięcie jest banalne, no nie? Ponieważ to wiesz z tabelki, że sinus pi szóstych. Czyli tutaj ta grubość to jest pi szóstych, no i sinus pi szóstych to jest 1/2. No to z kolei ta grubość jest taka sama, więc tutaj będziemy mieć po prostu pi minus pi szóstych. Tu sobie napiszemy pi minus pi szóstych, a to jest oczywiście 5 szóstych pi. Czyli ja w tym miejscu napiszę 5 szóstych pi. No to skoro tak, to ja teraz, uwaga, przepisuję mój argument, ten właśnie, co podkreśliłam, czyli x minus pi czwartych równa się pi szóstych, tylko uwaga, skoro ja sobie wybrałam okres, a nie dostosowałam się do tego tutaj, tylko tutaj jest o tyle problem, że to jest x należy, a widzisz, a ja mam x minus pi czwartych, więc lepiej sobie zrobić tak, uogólnić to, a później dojść do tych x-ów, które pasują w tym przedziale, czyli pi szóstych, plus 2k pi lub x minus pi czwartych równa się 5 szóstych pi plus 2k pi i oczywiście k należy do zbioru liczb całkowitych. No to ja teraz chcę x-a wyliczyć, no bo moim zadaniem jest rozwiązać równanie w znaczeniu x-a, nie? No to ja tutaj przeniosę może od razu wspólny mianownik, będzie 12, czyli będę miała 2 pi przez 12, dodać, tu będę miała 3 pi przez 12, dodać 2k pi. Czyli będę miała x to się równa 5 pi przez 12, dodać 2k pi. Tak mi wyszło z tego pierwszego, tylko uwaga, to jeszcze nie jest odpowiedź, no nie? To teraz tutaj x to się równa, tutaj będę miała też 12, czyli będę wspólny mianownik, 10 dwunastych pi, dodać, tu mam 3 dwunaste pi plus 2k pi. Czyli x to się równa 13 pi przez 12 plus 2k pi. Oczywiście pamiętamy, że k należy do całkowitych. No i teraz naszym zadaniem jest się dostosować teraz, tak podstawiając k, żeby można było oczywiście wybrać takie x-y, które należą do przedziału od 0 do 2 pi. No więc może napiszę od razu odpowiedź i będziemy szukać takich x-ów. X należy w klamerce. Zawsze zacznij sobie od podstawienia za k 0. Jak za k podstawisz 0, to wtedy masz 5 dwunastych pi. No zgadza się, oczywiście, że się mieści w tym przedziale, nie? No to jak tu podstawisz za k 0, no to widzisz, że jak za k podstawimy tutaj 0, to będziemy mieć 13 dwunastych pi. No oczywiście mieści się w tym przedziale. No to moglibyśmy spróbować sobie jakby cofnąć się, za k podstawić minus 1. Jak ja za k podstawię minus 1, to tu mam liczbę ujemną, odpada, nie? Jak tu za k podstawię minus 1, no to oczywiście też będę miała liczbę ujemną, czyli odpada. Czyli nie ma sensu podstawiać k minus 2, minus 3 i tak dalej, no bo oczywiście nie będą spełniały tutaj tego przedziału, no nie? Nie będą należały. No to spróbujmy sobie podstawić za k teraz, skoro nie minus 1, skoro 0 już podstawiliśmy, to teraz 1, prawda? Z drugiej strony. Jak za k podstawi 1, to mam tutaj to powyżej 2 pi. Odpada. Jak za k podstawi 1, to też mam to powyżej 2 pi. Odpada. Czyli okazuje się, że mamy tylko i wyłącznie dwa rozwiązania tego naszego równania w przykładzie numer 3. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2016, zadanie 11, za 4 punkty. Rozwiąż nierówność. I ta nierówność jest taka, 2 cosinus x minus pierwiastek z 3 i to jest podzielone przez cosinus kwadrat x i ma być mniejsza od 0. W przedziale od 0 do 2 pi jest to przedział obustronnie domknięty. Widząc oczywiście tego typu nierówność, gdzie w mianowniku występuje niewiadoma, powinniśmy bezdyskusyjnie zacząć od napisania założenia. Jakiego? Że mianownik, czyli nasz cosinus kwadrat x, nie może być 0. No to skoro tu mamy kwadrat, to jakbyśmy to spierwiastkowali, to po prostu cosinus x nie może być 0.
I teraz oczywiście zastanawiamy się, kiedy to cosinus x byłby tym zerem, no nie? No więc myślimy sobie, możemy popatrzeć na wykres, bo i tak wykres kosinusoidy nam będzie potrzebny i zastanówmy się, kiedy to cosinus jest zerem. No cosinus jest zerem tutaj w tym miejscu, tu w tym miejscu, tu w tym miejscu, czyli ogólnie ja bym mogła napisać, że x nie może być pi drugich plus k pi, gdzie oczywiście k należy do zbioru liczb całkowitych. Natomiast jeżeli ja uwzględnię jeszcze, bo to jest tak jakby pierwsza część założenia, a drugie założenie jest takie, że x należy do przedziału od 0 do 2 pi, to podsumowując, uwzględniając te dwa założenia, ja mogę napisać, że x nie może być pi drugich i x nie może być, bo ja muszę się dostosować do tego przedziału, czyli jak za k podstawie 0, to tutaj mi wychodzi pi drugich, jak za k podstawie 1, to mi wychodzi 1 i 1 druga pi, czyli 3 drugie pi. Więcej nie ma sensu, czyli okazuje się, że popatrz, ja na moim tutaj tym układzie współrzędnych zaznaczę ten przedział od 0 do 2 pi, bo akurat przygotowałam tutaj tak, żeby nam się zmieścił ten okres i teraz wyrzucę z tego pi drugich, czyli zrobię kółeczko tutaj takie puste i 3 drugie pi też wyrzucam puste. Nie może to być. No dobra. OK, to skoro już wiemy, że ten mianownik nie może być zerem, no to skoro ze względu na to, że to jest kwadrat, to ja już teraz muszę zauważyć, że ten mianownik będzie dodatni. Będzie dodatni, a wtedy, kiedy będzie zerem, niestety ta nierówność nie będzie spełniona, prawda? Tutaj mam napisane, że mianownik nie może być zerem. Więc teraz zostaje nam tylko opcja taka, że każda inna liczba oprócz zera, jak podniesiona do kwadratu, da nam liczbę dodatnią. W związku z czym ja mogę tą nierówność pomnożyć obustronnie przez cosinus kwadrat x, przy założeniu oczywiście, że właśnie ten mój cosinus kwadrat x jest dodatni, bo wtedy zwrot nierówności mi się nie zmienia. I co ja dostanę, jak ja to pomnożę? Będę miała 2 cosinus x minus pierwiastek z 3 jest mniejsze po prostu od 0. Czyli 2 cosinus x jest mniejsze od pierwiastka z 3, dzielę przez 2 i mam, że cosinus x jest mniejsze od pierwiastka z 3 przez 2. I to jest teraz nierówność trygonometryczna. No, wiesz, nierówności trygonometryczne na pewno są trudniejsze od równań trygonometrycznych. Ale żeby umieć rozwiązywać nierówności trygonometryczne, to ty i tak się musisz zastanowić, jakie będzie rozwiązanie, gdyby to było równanie. Czyli cosinus x równa się pi trzecich, prawda? Czyli dla jakiego kąta cosinus x wynosi pierwiastek z 3 przez 2? Oczywiście dla kąta 30 stopni, czyli to jest pi szóstych. Czyli w związku z tym patrzymy sobie na nasz tutaj wykres tej kosinusoidy. I ten pierwiastek z 3 nad 2 będzie gdzieś tutaj, pierwiastek z 3 przez 2 i kosinus dla jakiego kąta ma taką wartość? Dla pi szóstych, czyli tutaj praktycznie, prawda, jakbym chciała sobie poprowadzić linią przerywaną tutaj, to tu mam ten punkcik i tu mam ten punkcik i tu jest pi szóstych, a z tej strony będę miała 2 pi minus pi szóstych, prawda? Bo ja potrzebuję tutaj do tego momentu się dostać i do tego momentu się dostać, do tej kropeczki. Czyli to będę miała tutaj 12 szóstych minus 1 szósta, to będzie 11 szóstych pi. No to mogę tu podpisać 11 szóstych pi. I teraz mnie interesuje konkretnie nie to, żeby kosinus był równy pierwiastek 3 na 2, no ale ja to musiałam przemyśleć, no nie? Mnie interesuje, żeby ten kosinus był mniejszy od tego. No mniejszy, czyli na wykresie, żeby była kosinusoida poniżej tej linii przerywanej, czyli to będzie ten kawałeczek, prawda, i ten kawałeczek. I tu oczywiście kółeczka będą otwarte, chociaż najpierw zaznaczyłam kropeczki, żeby tutaj się zastanowić właśnie dla jakiego kąta kosinus wynosi to pierwiastek 3 na 2. W związku z czym piszemy sobie teraz odpowiedź, x należy, no i teraz ładnie będziemy mieć od pi szóstych, oczywiście otwarte, do pi drugich, suma od pi drugich do 3 drugie pi, suma od 3 drugie pi do 11 szóstych pi. Ale możesz również napisać to w postaci równoważnej, czyli będzie tak, od pi szóstych do 11 szóstych pi z wyłączeniem tych dwóch liczb, czyli z wyłączeniem pi drugich i 3 drugie pi.
Czyli taka odpowiedź, czy też taka odpowiedź, nie ma to kompletnie znaczenia. Tak, zapisane czy tak, to i tak jest to samo, prawda? Tych samych argumentów się dotyczy. No i właśnie w ten sposób rozwiązaliśmy sobie nierówność trygonometryczną. Zadanie numer 5 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2015. Zadanie czwarte za jeden punkt. Równanie. 2 sinus x plus 3 cosinus x równa się 6. W przedziale od 0 do 2 pi jest to przedział obustronnie otwarty. Odpowiedź A. Nie ma rozwiązań rzeczywistych. Odpowiedź B. Ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste. Odpowiedź C. Ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste i odpowiedź D ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste. Oczywiście tutaj w domyśle mówimy o tym, że mamy zbiór rzeczywistych, prawda? Bo w taki zbiór jest najszerszy. Ja tutaj nie dopisywałam tego w odpowiedziach, ale oczywiście mam na myśli, że chodzi o te rozwiązania należące do zbioru liczb rzeczywistych, czyli mówimy rozwiązania rzeczywiste. No dobrze, widząc takie równanie, po pierwsze widzimy, mamy taki sam argument. No to skoro mamy taki sam argument, no to już nie zamienimy na inny, prawda? No bo jest fajnie, że jest tak samo, tu jest x, tu jest x. Druga sprawa, fajnie by było to zamienić na jedną funkcję trygonometryczną i fajnie by się to robiło, gdyby na przykład było sinus kwadrat x, wtedy z jedynki trygonometrycznej, albo kosinus kwadrat x, nie? A tutaj niestety tak nie ma. No to co zrobić innego? A wyliczmy sobie na przykład sinusa z tego równanka, czyli 2 sinus x równa się 6 minus 3 cosinus x. Podzielimy przez 2, czyli mamy, że sinus x to się równa 3 minus 3 drugie cosinus x. No i wiecie przecież doskonale, że ostatnią deską ratunku w przypadku trygonometrii jest jedynka trygonometryczna, nie? Więc warto o tym pamiętać, że czasem jest tak, że jak nie wiadomo, co zrobić, a może podstawmy do jedynki trygonometrycznej. Oczywiście za sinusa, no nie x, czyli mamy tak 3 minus 3 drugie cosinus x i to do kwadratu. Dodać cosinus kwadrat x równa się 1. Teraz już mamy jedną funkcję trygonometryczną, więc teraz już jest fajnie. No to wzór skróconego mnożenia 3 do kwadratu to mamy 9 minus i tu będziemy mieć 2 razy 3 i razy 3 drugie, więc te dwójeczki nam się skrócą, czyli będzie minus 9 cosinus x dodać 9 czwartych, bo teraz to podnosimy do kwadratu, cosinus kwadrat x dodać cosinus kwadrat x równa się 1. Ja oczywiście pomnożyłabym razy 4, żeby nie było tutaj tego mianownika, czyli będę miała tak 36 minus 36 cosinus x dodać 9 cosinus kwadrat x dodać 4 cosinus kwadrat x równa się 4. No i posegregujmy, czyli będziemy mieć tutaj 13 cosinus kwadrat x minus 36 cosinus x. I tu jak przerzucę, to będę miała plus 32 równa się 0. No i co zrobić? No chyba najlepiej, wiadomo, zrobić metodę podstawienia, czyli za cosinus x podstawić te. No i oczywiście zobaczymy, co nam wyjdzie, prawda? Tutaj oczywiście też mogę napisać założenie, jakie to te ma być, w jakim przedziale, ale na razie podstawmy, zobaczymy, co nam wyjdzie. Będzie tak, 13t kwadrat minus 36t plus 32 to się równa 0. No liczymy deltę, no jakie mamy wyjście, prawda? Że ze względu na to, że tutaj mamy oczywiście dużo liczby, weźmiemy sobie kalkulator, 36 razy 36 to mamy 1296 minus i tak 4 razy 13 razy 32 to się równa 1664. Oczywiście widzimy, że delta jest mniejsza od zera. A skoro nasza delta jest mniejsza od zera, no to nie ma rozwiązań, prawda? Czyli piszemy brak rozwiązań naszego równania, prawda? Brak rozwiązań w tym momencie. No bo jak delta ujemna, nie możemy dalej rozwiązywać. No nie ma rozwiązań, to równanie kwadratowe, tym samym nie będzie rozwiązań takiego równanka, że cosinus x równa się temu, bo się te nie dało wyliczyć. Czyli która odpowiedź w tym zadaniu jest prawidłowa? Oczywiście odpowiedź A. Czyli okazuje się, że to równanko po prostu nie ma rozwiązania. Na to spotkanie przygotowałam te 5 zadań wybranych z arkuszy maturalnych. Mam nadzieję, że powtórzyliśmy sobie pewien etap trygonometrii. Oczywiście z dużym naciskiem na rozwiązywanie równań trygonometrycznych, ale starałam się też znaleźć i przykład, żeby była nierówność trygonometryczna i żeby był jakiś dowód trygonometryczny, który często młodzieży spędza sen z powiek, prawda? No i czasem młodzież po prostu się gubi w tym wszystkim i nie jest w stanie jakby poradzić
poradzić sobie właśnie z dowodem trygonometrycznym, ale i nie tylko z trygonometrycznym, w ogóle dowody to jest już wyższy stopień wtajemniczenia, jak to mówię, jeżeli chodzi o matematykę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. No i oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie, zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na fanpage'a. No i do zobaczenia.